Dzień dobry, Marcin Kikut, Biznes i Sport. Dzień dobry, Bartosz. Cześć, witam. Bartosz Rzemplewicz, twórca marki Remes. Bartku, Remes to jest jakość, to jest firma. I pierwsze pytanie na tak zwaną krótką piłkę. Jak to zrobić, żeby stworzyć tak wysoką jakość? O Jezu. Tak, spodziewałem się, chciałem zacząć z wysokiego C. Jesteście długo na rynku i jesteście rozpoznawalni. I rzeczywiście budowa tej jakości to nie jest taka prosta sprawa. Jak to się zaczęło? Jakbyś może zaczął kilku słowami od samego początku, jak to się zadziało? Znaczy zadziało się od miłości dla sportu, a przede wszystkim dla piłki nożnej. Grałem w promieniu Opalnica i chciałem stworzyć turniej dla dzieci i młodzieży, a do tego były potrzebne boiska piłkarskie, więc zaczęliśmy inwestować przy głównej płycie w Opalenicy, czyli ośrodka sportu i rekreacji, zaczęliśmy budować boiska piłkarskie. Właściwie mówię głównej płycie, a tak naprawdę to była jedyna płyta przez wiele, wiele lat. No ale w końcu udało się wybudować pierwszą boczną, drugą, trzecią. No i tak się rozbudowywaliśmy, że w końcu było ich 16. Zaczynaliśmy od kilku drużyn międzynarodowego turnieju Remes Cup, a doszliśmy prawie do 10 tysięcy uczestników z całego świata. To są piękne liczby, ale przede wszystkim bardzo kluczowa rzecz. Łączę w naszych spotkaniach, rozmowach sport i biznes, czyli tak naprawdę fundament sportu, ta pasja, ta miłość do futbolu, tak jak w moim przypadku trwająca do dziś, ale przeniesiona na hotelarstwo, to ten koncept sprawił, że wpadłeś na pomysł stworzenia miejsca noclegowego, hotelu o najwyższych standardach, o najwyższej jakości. No nie, ponieważ tak naprawdę ta miłość do sportu przełożyła się na chęć wybudowania niskobudżetowego hotelu dla drużyny piłkarskiej. Okay. Tak, czyli bardziej w standardzie TKKF, tak, czy ośrodka sportu i rekreacji. W tamtych czasach, oczywiście, w tamtych latach, tak? I taki był projekt, tak? Pierwszy projekt powstał dla jednej drużyny, kilkanaście pokoi. Natomiast ze względów projektowych, jakby to powiedzieć, niechęci w tamtych czasach do współpracy miasta z biznesem, ten projekt został odwleczony w czasie. O 2-3 lata, co spowodowało, że firma bardzo prężnie się rozwijała i przez to miała więcej środków. Człowiek w międzyczasie był na kilku wojażach zagranicznych, horyzonty się trochę poszerzyły, pewne realia w Opalnicy też się pozmieniały na plus i to spowodowało, że mogliśmy wybudować większy obiekt o wyższym standardzie. No tak, bo oczywiście bardzo blisko znam hotel Remes, byłem tutaj na obozach i nie ukrywam, że jest dla mnie inspiracją. I rzeczywiście inspirująca historia, miał być ośrodek, a powstał naprawdę wykwintny hotel dla piłkarzy. No ale jednak chciałbym nawiązać do tej siły sportu, czyli jako piłkarz, który był blisko futbolu, czułeś, że można ten fundament przerzucić na hotelarstwo. Czyli okej, zaczął się ośrodek, ale dzięki temu, że zdobyliście kapitał, to sprawiło, że ta miłość do futbolu pozwoliła wykreować dzisiaj jeden z lepszych obiektów, uważam, w Polsce. No tak, zdecydowanie hotel powstał z miłości do futbolu, tak? Czyli nie przemawiały nami względy finansowe, biznesowe, tak? Tylko miłość to tak, pasja, miłość do futbolu.
Oczywiście miłość miłością, no gdzieś tam potem człowiek liczy, żeby do tego dokładać jak najmniej. I na tamten czas środki pochodziły z innej działalności, więc dla nas najważniejsza była pasja piłki nożnej, do piłki nożnej, więc z tego względu mieliśmy tutaj drużynę w Opalnicy na poziomie trzeciej ligi. Mieliśmy szkółkę piłkarską, do której też niemało dokładaliśmy. Mieliśmy turniej Remes Cup, który po części finansował się sam, ale też do niego dokładaliśmy. I pasji było dużo. Tak, tak. To wszystkie zarobione, znaczy może nie wszystkie zarobione, część zarobionych pieniędzy była spożytkowana na działalność charytatywną piłkarską. A w perspektywie czasu żałujesz? W ogóle, w ogóle. Każda złotówka wydana na sport i na piłkę nożną była fajna po prostu. No wydałeś też dużo, dużo kapitału na Remes Puchar Polski. Zapewne, kolejny z projektów. Miałem zdobyć w 2009 roku. To jest ten punkt styku naszego pozytywnego z historii. W Chorzowie. Tak jest, w Chorzowie. Piękne wspomnienia. Peszko, szyj bramkę. Dla kibiców wszystko doskonale pamiętasz, że byłeś uważnym widzem, a działo się na trybunach dużo. Jak pamiętam kibice. I rzeczywiście już wtedy, tak jakoś, oprócz tego, że ten Puchar Polski oczywiście jest w moim sercu, to zapamiętałem Remes. I zawsze mi się to kojarzyło z gigantycznym nakładem właśnie tej pasji, tego kapitału w piłkę nożną. I to się dało odczuć. I myślę, że ten sport sprawił, że tobie było też łatwiej wykreować zespół, ludzi, wizję i projekt, bo byłeś w tej piłce. I dzięki temu przeniesione to na hotelarstwo, na ten cały koncept, sprawiło, że efekt jest piorunujący, bo to jest dzisiaj top. Czy uważasz, że to był ten potencjał też? Znaczy potencjał jest nie tylko w piłce nożnej, w ogóle potencjał jest w sporcie, jakkolwiek, tak? Czy to będzie wioślarstwo, czy to będzie kajakarstwo, czy to będzie piłka nożna. Po prostu sport uczy pokory, a przede wszystkim uczy konsekwencji, tak? Czyli osoby, które uprawiają sport, są narażone w przypadku piłkarza na porażkę co tydzień, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś uprawia boks, no to te walki się odbywają rzadziej, więc przygotowuje się pół roku i przegra musi się z tą porażką zmierzyć, no ale ta porażka nie powoduje, że on rzuca rękawice, tak? Czy piłkarz korki, tylko odreagowuje w sobie godzinę, dzień, tydzień, tak? I podnosi się dalej i walczy dalej. Ja myślę, że w biznesie i w przypadku tego hotelu było bardzo podobnie. Też mieliśmy wzloty i upadki, natomiast myślę, że taką główną cechą to jest konsekwencja. Konsekwencja w działaniu, więc cały czas do przodu, równo, systematycznie. Raz koniunktura jest lepsza, raz koniunktura jest gorsza. Ale zespół ludzi, który został tutaj wykształcony, dopracowany, no daje potem temu klientowi, klient jest zadowolony, wraca tutaj z chęcią. Także myślę, że tą cechą główną to jest konsekwencja. Tak, i to jest bardzo mądre, co mówisz, do czego chciałem nawiązać, czyli ten model prowadzenia firmy jako przedsiębiorca zaczerpnięty ze sportu i rzeczywiście dostrzegam u moich gości i oczywiście też u Ciebie i sam prowadzę tą wizję tego, aby konsekwencją, która w sporcie jest bezcenna i musi wystąpić, aby realizować swoje pomysły i procesy w biznesie, szczególnie w hotelarstwie. Wspomniałeś jedną znamienną rzecz. Były wzloty i upadki. I czy nie myślisz, że właśnie te upadki, które się pojawiały, przebrnąłeś dzięki temu, że miałeś we krwi ten pierwiastek sportowca, że to jest jednak taki moment kluczowy dla wielu, którzy są w przedsiębiorstwie, w biznesie zaistnieć. Zdecydowanie, tak. Natomiast no, jestem z tego pokolenia, co ten biznes rozwijał się w latach, kiedy jeszcze w Polsce nic nie było. Ja teraz patrzę na przedsiębiorstwa, które próbują teraz startować. No, według mojej oceny jest zdecydowanie trudniej zaistnieć niż 30 lat temu, jak nic, że tak powiem, nie było, tak? Był 89 rok, otworzyły się możliwości normalnego handlu i normalnego funkcjonowania. I myślę, że wiele osób
jeżeli zostało przedsiębiorcami, no to ma to we krwi. Niekoniecznie to był, nie mają pierwiastek, nie wszyscy mają pierwiastek sportu, tak? Nie? Przedsiębiorca to jest taki sportowiec tak naprawdę, nie? To ja to bardziej rozpatruję, że on ma w sobie, przedsiębiorca, oczywiście ten, który ma siłę i chęć ciągnąć biznes do przodu, że on jest sportowcem, niekoniecznie musiał ten sport uprawiać i niekoniecznie musi sport lubić, nie? No ale jakbyśmy dzisiaj też chcieli, bo lubię, szukam tych inspiracji, chciałbym też młodym ludziom doradzić, no to młody przedsiębiorca dzisiaj, no wiemy jednak jakie są różnice pokoleń i ten przedsiębiorca młody, a też się z nimi stykam, rozmawiam, mają niesamowity rozmach, no nie mają tego fundamentu sportu, to na czym oni powinni się skupić, żeby jakie wypracować sobie nawyki, żeby sobie z tym poradzić, bo dzisiaj jest, tak jak zauważyłeś, w naszych latach, w twoich początkach rywalizacja tak naprawdę była, tak samo było jak byłem młodym piłkarzem, rywalizacja była zawsze, ale nie aż tak dużo jak dzisiaj. Dzisiaj wszyscy mają do wszystkiego dostęp. Jakbyś mógł doradzić jednak tym młodym przedsiębiorcom i ty też chciałbym to usłyszeć, no co jest dziś istotnego, żeby jednak tym mentalem się przebić, no bo to on jest niezbędny, żeby stać się kimś ważnym. I teraz... Znaczy ja nie wiem, czy tu w ogóle można doradzać, bo każda osoba, każdy biznes jest inny, więc tak naprawdę jeżeli ktoś ma pomysł, tak, czyli przede wszystkim musi mieć pomysł na biznes, tak, czyli musi w niego wierzyć, tak, czyli raz to jest pomysł, drugi to jest wiara, a trzeci to jest konsekwencja. To powiem tak, przez te lata nic się nie zmieniło, nie? Cofniemy się 100 lat wstecz, jest to samo, tak? Jeżeli się ogląda jakieś programy o osobach znanych, które coś osiągnęły, no to przede wszystkim właśnie pomysł, no dokładnie tak, te same wyznaczniki, tak? Czyli pomysł i konsekwencja w dążeniu do celu. Ale nie takie konsekwencja typu klapy na oczy i raz sobie coś założyłem, tak, i muszę być konsekwentny, bo to nie o to chodzi właśnie. Chodzi o to, że coś, co powiedziałem i dla mnie było oczywiste dzisiaj, teraz, tak, to za minutę po twoim jakimś mądrym zdaniu może się okazać, że faktycznie to muszę to zmienić. Tak, muszę się przestawić na inny tor, bo faktycznie tego jeszcze minutę temu nie wiedziałem, tak, i już zmieniam swoje podejście i strategię, bo wiem coś innego, coś więcej, tak, czego nie wiedziałem wczoraj, a wiem teraz. Daje się zauważyć, jak jestem u ciebie, też w hotelu bywam, w hotelu Remes bywałem na obozach, teraz obserwuję oczywiście media społecznościowe, szeroko pojęte, tak jak wspomniałem, jest to miejsce inspiracji dla mnie jako hotelarza i myślę, że to też jest bardzo duża mądrość, że dzisiaj szczególnie należy mocno iść z trendem rozwoju i wykonałeś inwestycji, czyli hotel jest 20 lat na rynku, ma niesamowitą rozpoznawalność. Wydaje się, że ma niesamowitą koniunkturę, jest top, reprezentacja Polski, kluby piłkarskie, a ty jako lider nie zwalniasz, bo dalej inwestujesz, dalej rozwijasz, dołożyliście przestrzeń basenową. Czy nie uważasz, że to też jest klucz, że jednak mimo wszystko no, trochę mógłbyś już spocząć na laurach? No tak, tylko... No mógłby. Tylko masz parcie na nie, mam parcie, żeby coś robić. Okay. Żeby się coś działo, tak? Więc ja jestem osobą, która zaangażuje się na 1000% w coś, co jest takie niestandardowe, tak? Jeżeli to ma być standardowe, to mnie to w ogóle nie interesuje, tak? To ja mogę powiedzieć, dobra, zróbcie to i tyle. Nie? Natomiast, żeby wejść całym sobą, no to muszę czuć, że to jest coś niestandardowego, nietuzinkowego, że ktoś zrobi wow, że ktoś powie o, nie? To wtedy mnie to rajsuje, tak? Więc wtedy oddam całego siebie, tak? Natomiast takie projekty nie zdarzają się codziennie i zawsze przez to największą sztuką jest nie zbudować, tylko utrzymać, tak? A to jest bardzo trudne, a jeżeli ktoś chce cały czas budować, no to musi mieć ludzi, tych, którzy nie mają aż takiej wizji,
tylko chcą pracować, tak? Czyli chcą być dobrzy w jakiejś określonej swojej dziedzinie, w węższym zakresie, nawet nie węższym, co w innym, tak? I oni muszą ciągnąć tą ciężką orkę z klientem dzień w dzień, tak? No bo nie mogą się skupić na rozwoju typu dobudowania czegoś jeszcze, no bo no, tego jest właściciel czy prezes, tak? Tak, świetnie to ująłeś, czyli rzeczywiście tak jak w sporcie i biznesie spiąć się na szczyt jest bardzo ciężko i my o tym wiemy. Ja miałem taką ścieżkę w karierze piłkarskiej, teraz ją realizuję w hotelarstwie, inspirując się od lepszych, ale jeszcze trudniejsze jest na tym szczycie się utrzymać. I też sobie pozwolę wyciągnąć z Twojego zdania bardzo taką złotą myśl, że każdy, pewnie potwierdzisz, każdy jest odpowiedzialny za swoją działkę. I nikt nie powinien wchodzić w paradę. Ty jesteś od wizji, ja jestem u siebie w hotelarstwie od wizji i trzeba zbudować, trochę jak w piłce nożnej, pewnie potwierdzisz, odpowiedni zespół, który zrealizuje wizję, jak Krzysiek Smuda realizował swoją wizję. No tak, ale żeby nie było tak różowo, że to jest takie proste, tak? Oczywiście tymi swoimi buciorami człowiek wchodzi do tych tak. ludzi, także. Blisko jest, tak, blisko szatni, blisko tych ludzi. Tak, bo to też jest takim papierkiem lakmusowym w hotelu Remes, w twojej marce. Też w tobie widać, jak nawet teraz rozmawiamy, że ty chcesz wszystkich zarazić swoją wizją bezpośrednio. I to nie jest tak, że dzisiaj przyjeżdżałem na spotkanie, nie jesteś w garniturze schowany, tylko tak ciebie zaobserwowałem, jesteś przy basenie, kontrolujesz tą pracę organiczną, bo wiesz, że to tak naprawdę od tej pracy organicznej zaczynają się później te szczyty. Tak, tak, zdecydowanie trzeba być, przyglądać się lepiej rzadko, a krócej. Bo to już doświadczyłem wiele razy, że jak człowiek jest, że tak powiem, dzień w pracy, to nie dostrzega podstawowych rzeczy, tak? Ty masz problem, mieszkasz blisko ja, jak na dworze, to ja mam takiej możliwości być co trzeci dzień, co drugi, to akurat mi załatwić już wychodzi. No, najwięcej zawsze człowiek widzi, jak wróci po wakacjach, tak? Nie ma go 2 tygodnie na przykład i wtedy widzi najwięcej, tak? Bo wchodzi i od razu widzi te główne strzały, a tak naprawdę detali tych drobiazgów zawsze są tysiące, a w usługach to jeszcze co klient to ma inne preferencje. Ale no i wiadomo, no wszystkim się nie da dogodzić, tak? No bo jeden chce, żeby było jaśniej w sali, drugi chce, żeby było ciemniej. Tak? Jeden mówi, że jest za zimno, drugi mówi, że jest za ciepło. Nie, więc gdzieś tam człowiek próbuje szukać tych złotych środków, ale takie główne strzały no zauważa. No i przekazuje to, czy to bezpośrednio kierownikom, czy to dyrektorowi zarządzającemu. No i próbują z tym walczyć. Czasami im się to uda, czasami im się to nie udaje, nie? Człowiek się irytuje, denerwuje, tej cierpliwości też jest mniej. Jak człowiek był młodszy, tak? To spływał jak po kartce, tak? To bardziej się teraz człowiek irytuje pewnymi niedociągnięciami. No ale no, biznes to jest trudna rzecz i to tylko zawsze wygląda z boku, że jest miło, łatwo i przyjemnie. A to jest ciągła walka, tak? No, człowiek śpi, to myśli, tak? Wstaje, myśli, po południu myśli, tak? Także tak naprawdę największą moc odskocznią od myślenia to jest jakaś forma ruchu, kiedy człowiek musi się skoncentrować, nie wiem, ja akurat gram w piłkę, więc mi to najbardziej pasuje, muszę się skoncentrować na piłce, pobiec do niej, nie myślę wtedy o innych pierdołkach, tak, i wtedy ten mózg w miarę odpoczywa, tak. To jest fajne, co mówisz, rzeczywiście, słuchając ciebie, cieszę się, bo jako świeży hotelarz mam to samo, czyli zasypiam, się myślę o tym, co tam się dzieje, ale że mam jeszcze dalej niż ty, to jeszcze bardziej się denerwuję. Jestem też parę lat krócej na rynku, ale jeszcze tak na koniec, jakbyś mógł mi zdefiniować, też dla mnie to by było bardzo wartościowe. Ja na przestrzeni tych lat zmienia się to hotelarstwo, czy ono się w ogóle zmienia, bo wspomniałeś o tych detalach i ja dzisiaj wyznaczam też taki kierunek dla zespołu. Słuchajcie, na detalach będziemy wygrywali. Czy ty uważasz, że to jest dobra koncepcja? I to też nawet dla przedsiębiorców, jak ktoś zaczyna jakiś projekt, no to musi się skupić na detalach, czy jednak uważasz, że na przestrzeni tych lat coś się zmieniło, że kiedyś było inaczej? Czy jednak ten detalizm wyprowadzi później markę wysoko?
jak od tego zaczniemy? Bo wspomniałeś, że talent mi się podoba. Nie no, każdy biznes, znaczy każdy, no. No większość, jeżeli nie każdy, to większość by... Jak się rodzi z pasji, ja chyba. Nie, ale to chodzi o detale, tak? No, 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 co z tego, że będzie piękny hotel, jak pani na recepcji powie czego, nie? Do klienta. No to jeżeli uważamy to za ten detal, tak? No to pani na recepcji musi być uśmiechnięta, miła i tak rozmawiać z klientem, żeby ten klient czuł się zadowolony, tak? I to jest cała sztuka i to jest bardziej dobieranie ludzi, szkolić oczywiście jak najbardziej, szkolenia są potrzebne i ważne, ale najważniejsza jest osobowość, nie? Jak się z pewnymi ludźmi rozmawia pierwszy raz, to ta rozmowa płynie, tak? I to wiesz, że to jest duża szansa, że to jest bardzo dobry, tak, że to jest bardzo dobry potencjalny pracownik, tak? A z niektórymi no po prostu się wlecze, nie wiadomo, niby to samo, ale zupełnie inaczej, nie? I gdzieś tam ta rozmowa po prostu ona jest, ale ona jest taka sztuczna, nie? Więc prawdopodobieństwo jest zdecydowanie mniejsze. No, faktem jest, że to mówię w jakiejś dłuższej perspektywie, bo ludzie też są zestresowani, jak przychodzą na rozmowę o pracę, tak? Gdzieś się nie sprzedają. I odwrotnie, nie? Ci, co pierwszy raz się sprzedali, to potem się okazuje, że mają inne wady. Nie chce im się na przykład pracować. No, dobrze mówią, ale pracować im się nie chce. Zostawiają klienta, idą sobie na papierosa i nie wiadomo, co nim kierowało, że on w ogóle taką fantastyczną postawę zaprezentował. Bardzo odważnie. Bartek, dziękuję bardzo. Ewidentnie wybrzmiewa jedna klasyczna rzecz, konsekwencja, moi drodzy, trzymajmy się tego i dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki.